Zdrowia, szczególnie dla Palestyńczyków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego dla Palestyńczyków? No walczą od ładnych kilkudziesięciu lat już z Izraelem. Mieszkają w tych obozach, jak to budka suflera chyba, czy kombi, no nie pamiętam, kto to śpiewał, z autobusem Arabów zdradziła go. No to w latach 70. no to palestyńska organizacja wyzwolenia, no była aktywna w Polsce też tam w latach 70., 80. przyjmowali tych Palestyńczyków na studia, nawet w Polsce dawali im jakieś nawet chyba lepsze stypendia niż Polakom. Cały ten socjalizm moskiewski, warszawski, no jednak poszukiwał tych rewolucjonistów przeciwko Izraelowi, przeciwko Ameryce, tego rodzaju rzeczy. No ale to składa się na to, że jednak biedni są ci ludzie, cała ta banda tych no, można powiedzieć, polityków, świń przyspawanych do koryta, po prostu nie zwraca uwagi na drugie czy trzecie pokolenie tych młodych ludzi. No i teraz Trump w zasadzie zrobił taki plan pokojowy bez można powiedzieć, Palestyńczyków, bo w zasadzie to Palestyńczycy nie pojawili się na te spotkania pokojowe, no ale to nie było pierwszy raz. Palestyńczycy w 2000 roku w Camp David, to Clinton i minister Ehud Barak z Izraela, no oni tam dużo sobie odpuścili, powiedzieli co pozwolą i co będzie dobre dla Palestyńczyków. No i Palestyńczycy na tyle sobie odpuścili, że nawet sami Izraelczycy byli zdziwieni, ale Yasser Arafat, ten przywódca palestyńskiej organizacji, w zasadzie nie zaoferował nic innego. Później, 8 lat później, w 2008 roku, premier Ehud Olmert zaoferował jeszcze więcej takich odpuścił i pozwolił na najróżniejsze rzeczy pod jednym warunkiem, że Palestyńczycy rozpoznają Izrael jako kraj. No i cały ten wszyscy ci Żydzi w Izraelu w zasadzie czekali na to, że jeżeli uznają Izrael jako kraj, no to zakończy tą stuletnią wojnę arabko-żydowską, ale następca Arafata, Mahmud Abbas, w zasadzie odmówił. No i cała ta jego pozycja względem tych uznania Izraela nic się nie zmieniła. No i on ciągle mówi, że on nigdy nie uzna państwa izraelskiego Żydów mieszkających na tym terenie jako narodu, jako kraju żydowskiego. I mówi, że to nie jest kraj żydowski. No, ludzie już od 1993 roku czekają na ten pokój. No to już jest 27 lat. Czekają na ten pokój, kiedy Yitzhak Rabin uścisnęli ręce sobie z Arafatem, kiedy Clinton patrzył na to wszystko, ale jednak ta cała Oslo umowa, no to troszeczkę nawaliła. Dlaczego nawaliła? No bo Palestyńczycy weszli, dostali pieniądze, no ale nie za bardzo
poprawili całą sytuację. W latach 1910 Żydzi, Izraelczycy mieli problemy, no z kim negocjować, z kim rozmawiać. Arafat w 83 roku, Arafat siedział w Tunisie, no ale wysyłał najróżniejsze grupy terrorystyczne, no i terroryzował. No i w zasadzie Izraelczycy zamiast porozmawiać z normalnymi Palestyńczykami, tymi, którzy chcieli się uczyć, edukować, żyć, robić biznesy, jakoś tak żyć normalnie, no to doszli do wniosku, że jednak organizacja Arafata, no i Hamas jakoś utrzyma w spokoju, czy w pokoju tych swoich ludzi, że będzie mieli terroru. No, oni wysyłali terrorystów, a później przysłali tych dyktatora, bo myśleli, że to jest duża sprawa pozytywna, że po prostu Arafat ich tam przytrzyma, no Hamas ich uspokoi, no i otrzymali miliardy, dostali miliardy dolarów w zasadzie, no i jeszcze Izrael pozwolił im zabierać podatki z handlu, dużo większe tam niż w Izraelu, no także te pieniądze to też trafiały do organizacji palestyńskich. No i Arafat nazbierał sobie, nagrabił sobie podobnież miliard dolarów, zanim umarł w 2004 roku. No także, że to są ciężkie pieniądze na ten okres, na tą ilość obywateli i tak dalej. Każdy normalny powinien się zorientować, że takie podejście do dyktatora, no to stworzy dyktatora, tak? Oni wiedzieli, że dyktator, no to tak samo było, jak Ameryka musiała negocjować ze Stalinem w 1942 roku, żeby on zaczął iść na Berlin od wschodu, no i tak samo Zachód myślał, że ten dyktator pomoże Izraelowi. No ale niestety, no taki dyktator, no to zawsze potrzebuje wroga, tak? Zawsze każdy system polityczny i ludzie przy korycie, no to znajdują wroga. W Polsce za socjalizmu też wrogiem była Ameryka, imperialista amerykański, tą stonkę rzucał i tak dalej, kapitalizm cały był. Urban chciał wysyłać do Ameryki, do Nowego Jorku jakieś tam śpiwory dla bezdomnych i tak dalej. Także Arafat jak się otrzymał władzę w zasadzie, żeby przypilnować swoich ludzi, no to z tych swoich ludzi wyszkolił po prostu nienawistników, ludzi, którzy zamiast mieli szansę jakoś normalnie, uczciwie pracować i zarabiać, no to ciągle byli na wygnaniu. No i ta krytyka była przez pewnych ludzi, no ale do niektórych nie docierała. No i w Oslo przez 10 lat Arafat w zasadzie to terroryzował swoich ludzi. Powykańczał bardzo dużo opozycji, tej palestyńskiej, arabskiej. No i ciągle tylko balansował pomiędzy rozmowami czy nagadywaniu o terroryzmie, o pokoju w terroryzmie. No to jest dokładnie takie same zachowanie jak Kim Jong-un w Korei Północnej. On tak samo: dajcie pieniądze, wystrzeli rakietę, pogadajmy o pokoju, znowu wystrzeli rakietę. No i ciągle ta marchewka i kij, marchewka. To samo było z Arafatem. No doprowadził do tego, że cały ten system edukacyjny, szkolny, który mu zezwolono prowadzić, no to jest indoktrynacja proarabska, super proarabska, no i taka mogłaby być, no ale super antyizraelska, tak, także tą nienawiść, powiedzmy, do tego wroga, kiedy oni mieszkają przez miedzę, no to nie jest to, co jest potrzebne. No i Zachód ciągle myślał, że jeszcze coś odpuścimy Arafatowi, jeszcze coś odpuścimy, mu damy i tak dalej, no to przesunie go jeszcze bardziej do
pokoju. Na ten pokój to taki, to taka zabawa była. Gonić zajączka, ale nie złapać zajączka. No Abbas już jest dużo dłużej niż Arafat. Abbas już jest 15 lat. Teraz następna 4 lata jego prezydentury. No i Abbas w zasadzie to mówi, ani Palestyńczycy nie mamy wyborów, ani nie ma pokoju. No, czyli boi się wyborów, boi się swoich ludzi, których niby reprezentuje. No ale zachodni liderzy, przedstawiciele ciągle tolerują go. Tolerują go, pozwalają im żyć w tej dziwacznej sytuacji. No, plan Trumpa nie przewiduje od razu zrobienia państwa palestyńskiego. No, jest 4 lata, no i podatnik amerykański wpompuje $50 miliardów. No, $50 miliardów dla podatników jest to sporo. Ameryka znowu daje jakieś pieniądze, no ale to ten 4 lata takiego przejściowego, no to chodzi o to, żeby ekonomicznie, społecznie i politycznie jakoś tam to troszeczkę pozmieniać. Te 50 miliardów, no to jest jakaś potężna suma, no ale Palestyńczycy dostawali już wielokrotnie większej ilości tych sum i Abbas ciągle mówi, że nie będzie pokoju i Trump zaczyna jego pomijać. Zanim oni się spotkali, Trump w Bahrain spotkał się z 15 biznesmenami palestyńskimi, no bo tam też są bogaci ludzie, którzy starają się jakieś robić interesy. Także 15 jakichś biznesmenów pojechało, spotkało się z Trumpem, rozmawiali, pytali się co i jak. No i później jak wrócili, no to część z nich Abbas zaaresztował i tam zatrzymał i przetrzymywał, no ale później ich tam powypuszczał. Tak, także to były przyszykowania, powiedzmy już nie od tej grupy wierchuszki politycznej, tylko ludzie, którzy tam chcą żyć normalnie, chcą żyć światowo. No i teraz, kiedy Zachód, no i jakieś te przyjacielskie takie kraje arabskie mogłyby pracować z Palestyńczykami, no tyle tylko nie z tym ich rządem, tak? Nie z tymi ich przedstawicielami, no bo ci przedstawiciele jednak no, uzurpują sobie władzę, dostali tą władzę, no ale większość jednak młodzi studenci, młodzi ludzie tam do 30, no to oni po prostu się po głowie drapią, że dlaczego te obozy już są trzecie pokolenie i ekonomicznie wszystko jest do kitu. No i zastanawiają się, jak to jest możliwe, tak? Wszystkie te książki, podręczniki, ta nieustanne nawalanie na Żydów, na Izraelczyków, to oni widzą, że tam lepiej zarabiają, nawet jak Palestyńczycy pracują. Część Palestyńczyków to nawet ma obywatelstwo i paszporty izraelskie i tak dalej. No i wszystko powoduje to, że palestyńska organizacja wyzwolenia Arafat, a później Abbas, no to nie robi nic dla Palestyńczyków. Palestyńczycy po prostu tracą dla dwóch narodów. No jest to, powinno być to wynegocjowane i to powinno jakoś się to wszystko uspokoić. No rozdrapywanie nieustanne tych ran nie jest dobre dla Palestyńczyków szczególnie. To tam Izrael to jakoś sobie tam radzi. No pomijając już te 447, co Polaków chcą złoić. No ale to dla odmiany 447, no to jest ta banda kretynów od 30 lat na wiejskiej, którzy oni ani nie zrobili przedawnienia
ani zasiedzenia. Tak, te hipoteki, no to powinny w zasadzie już ludzie płacą podatki od lat, powinni płacić. W hipotekach powinny być nazwiska tych użytkowników czy właścicieli. To wszystko powinno być sprywatyzowane. Poprzez przedawnienie te wszystkie roszczenia powinny się też zatrzymać, no ale to te same mordy, tak, to przy korycie, czy w Palestynie, czy w Polsce, no czy nawet w Ameryce teraz się okazuje, że dużo tych ludzi z kongresu wiedziało, że giełda będzie się rozpadała, no to sprzedawali, kupowali takie opcje na przyszłość i tak dalej. Także w każdym społeczeństwie jest banda świń, czerwonych świń z reguły, no i oni mają po prostu w nosie obywatela, mają w nosie Polaka, mają w nosie Palestyńczyka, mają w nosie Amerykanina. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.